Tym, czym ja będę się dzielił, to będę mówił o kontynuacja z ostatniego tematu. Dzisiaj będzie temat o tym, jak duch woła w nas. Będziemy mówić o tym, jak Bóg mówi do nas przez różne osoby. Opierał się będę na jednym rozdziale z Księgi Liczb, 24. Sebastian będzie mówił o miłości. I generalnie nieustannie spotykamy się w temacie Ducha Świętego, przygotowując się na czas zesłania Ducha Świętego, aby nasze serca były naprawdę spragnione tego Ducha, znały Jego tożsamość, wiedziały, kim On jest, jak bardzo jest nam potrzebny, żebyśmy wiedzieli, o co tak naprawdę z całego serca mamy prosić, bo dzięki temu na tyle, na ile my potrafimy, chcę Wam przekazać tego Ducha Świętego, Jego tożsamość, to jak jest On ożywczy dla nas, abyśmy w tym okresie oczekiwania na Ducha Świętego pragnęli jeszcze bardziej dla siebie tych rzeczy, które Duch Święty nam najbardziej może udzielić, a On udziela wszystkiego w obfitości. Okej, pójdźmy dalej w tym wszystkim. Zobaczmy to właśnie, jak takie pytanie główne będzie zaraz właśnie odnośnie Ducha Świętego, jak Go otrzymujemy. Czyli dziś dalej będziemy mówić o Duchu Świętym i pomalutku zbliżamy się do Dnia Pięćdziesiątnicy. Czyli zesłania Ducha Świętego. Już zostało nam 6 spotkań. Tak? Dzisiaj jest 7 i jeszcze 6. Tak coś zobaczyłem ukradkiem na Efraimie, na naszej stronie, że przed nami jeszcze 6 spotkań. Mam nadzieję, że do tej pory ogarniemy to wszyscy razem i to, co Bóg przygotował z nieba do tego dnia, kiedy przyjdzie Duch i będzie zesłanie. Będziemy już zupełnie nowi i przygotowani na to, nie? Żebyśmy nie płakali po tej pięćdziesiątnicy, żebyśmy byli dalej jeszcze bardziej napełnieni i szczęśliwi tym wszystkim, że będziemy dalej mogli przeżywać, bo jeśli raz dostaniemy Ducha, zostajemy Nim napełnieni, to On cały czas z nami jest i cały czas z nami będzie, więc nie martwmy się o to. To my czasem zostawiamy Boga, Bóg nas nigdy nie zostawia, zawsze jest obecny w naszym życiu. Okej, czyli takim postawmy sobie pytanie, jak otrzymujemy Ducha Świętego? Apostoł Paweł, znasz gościa? Apostoł Paweł jasno nauczał nas, że wszyscy chrześcijanie otrzymują Ducha Świętego w momencie, kiedy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Czyli tak patrzeć na to musi się coś zadziać w naszym życiu, abyśmy mogli otrzymać i poznać Ducha Świętego. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Bożą miłością i Duchem Świętym jednocześnie. Boża miłość, która napłynęła wtedy i napełnienie przez Ducha Świętego było naprawdę czymś niesamowitym. I ilekroć Bóg mi o tym przypomina, gdy mam jakiś kryzys, jakiś dzień, kiedy nie mogę sobie z czymś poradzić, Bóg wraca do tego dnia i pokazuje mi, jak bardzo mnie kocha. Co zrobił, gdy oddał swoje dziecko, Jezusa, na krzyż za nas. I ta miłość od razu mnie przepełnia, od razu łzy się kończą i przychodzi radość, spokój do mojego serca. I ten dzień przypomniał mi, za każdym razem przypomina mi właśnie, że gdy klękłem, to miałem brak świadomości tego, co się może wydarzyć. Więc co się dzieje? Jest akcja, a akcja tworzy reakcję. Więc łańcuchową. Nie, niekoniecznie łańcuchową, ale tak można to patrzeć, że akcja wytworzy reakcję. Czyli coś się musi zadziać, żeby coś się wydarzyło. I pierwszy krok robię ja i to już wystarczy Bogu. Znamy wiele świadectw, które mówią nam o tym, że jeden mały krok spowodował wielkie przebudzenie, wielką przemianę w czyimś życiu. Tak było również u Grzegorza. Ja wykonałem parę kroków, ale główny jeden krok to był to, że powiedziałem Bogu tak, nie? U Grzegorza było bardzo podobnie. On musiał przyjść do świątyni Pana, udał się na końcówkę czegoś, co było początkiem nowego życia w jego życiu. To, co się stało wtedy na tej mszy, to była msza, to tak? Modlitwa, tak, msza i uwielbienie, nie? Także mówię, pierwszy krok
robię ja. I to już wystarczy. Czasem może być na pozór coś bardzo małe, niepozorne, a jednak wywoła reakcję. I tego właśnie doświadczyłem na pierwszym spotkaniu Boga żywego. Jego niesamowitej miłości. Czyli była akcja, która wytworzyła reakcję. Czyli to wszystko, o czym mówimy, rozmawiamy już od jakiegoś czasu, czym się dzielimy, o czym rozmawiamy właśnie, czym się dzielimy, to jest właśnie ta wolność Boża, wolność człowieka, otwarcie się nasze na to, co do nas mówi Bóg, co robi przez nas Duch Święty, że się otwieramy na to. Nawet momenty największej doliny, jakiejś ciemności w naszym życiu mogą być właśnie początkiem tego wszystkiego. Przeważnie tak się dzieje. I wszystkie inne podobne rzeczy ku temu, które... I to wszystko się spotyka w jednym punkcie. Czyli jest akcja i reakcja. Ten jeden punkt musi się zadziać. I to powoduje, że nasz Duch Święty przychodzi i wszystko się zmienia. Otwieramy się na Niego i wszystko się przemienia. Zaczyna się coś nowego. Ten czas teraz oczekiwania, szukania jeszcze mocniej, poznawania Boga przez Ducha Świętego każdego dnia. Obserwuję, jak mnie to zmienia i przybliża w poznawaniu Boga. Ten czas teraz, nawet gdy mamy taki kryzys w tym wszystkim, gdy jest gdzieś wirus w tym wszystkim i jesteśmy odcięci, odizolowani od pewnych historii, które nam towarzyszyły naprawdę przez wiele lat naszego życia. Ale cała ta sytuacja, która jest teraz, jest dla mnie kolejnym nowym doświadczeniem. Ten czas jest nam dany na budowanie jeszcze głębszej relacji z żywym Bogiem. Siostro, bracie, jeśli czujesz i masz pragnienie w sercu, aby coś się zmieniło, to wcale nie musisz czekać na ten dzień wylania Ducha Świętego. Zawołaj już teraz i dziś. Jeśli jest coś takiego właśnie teraz w twoim sercu i budzi się jakaś taka mocne pragnienie właśnie, to zawołaj już teraz, nie czekaj, a wierzę, że doświadczysz przyjścia do twojego życia Ducha Świętego. Moje powiedzenie Bogu tak, jak pamiętam, spowodowało moment mojego nawrócenia. Przyjąłem Ducha Świętego i On zamieszkał we mnie. Bardzo mocno to odczułem. I to był początek czegoś nowego, czegoś dobrego, czegoś, co trwa. I robię wszystko, aby nie stało to w miejscu. Cały czas szukam, poszukuję jeszcze więcej objawienia przez Ducha Świętego tego, co zaplanował do mojego życia razem z Bogiem. Więc podsumowując, w jaki sposób otrzymuje się Ducha Świętego, to można powiedzieć, że Duch Święty otrzymujemy w momencie uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. I otrzymujemy Go na zawsze w momencie uwierzenia. Wiele razy właśnie słyszymy, jak jesteśmy gdzieś na konferencjach, uwielbieniach, gdy wołamy Ducha Świętego, aby nas napełnił. Więc jeśli chodzi o napełnienie Duchem Świętym, jest ono kontynuowane w dalszym naszym życiu jako chrześcijan. Czyli ono się nie kończy. Jeśli Duch Święty przychodzi do twojego życia, to przychodzi raz i zostaje. Zostajemy nim napełnieni. Ale trwanie nasze
wierzę, pozwalanie na to, aby Duch Święty nas prowadził, będzie możliwością, aby przyjmować i napełniać się Duchem Świętym w naszym życiu. Czyli nasze pierwsze powiedzenie tak, spotkanie Bożej mocy, Bożej miłości, napełnienia Duchem Świętym spowoduje, że jesteśmy już podłączeni do tego, co płynie z nieba przez Ducha Świętego i możemy być napełniani. Zawsze się to dzieje, myślę, że wiele razy tego doświadczyliście też, gdy jesteśmy na uwielbieniu w kościele, na jakiejś konferencji chrześcijańskiej, prowadzący zawsze woła, żeby Duch Święty nas napełniał. To się nie kończy, to ciągle jest nam dane przez to, że powiedzieliśmy raz tak i trwamy w wierze. Jest to warunek, że trwamy w tej wierze, że chcemy iść za tym. Chciałem przeczytać fragment. To jest fragment z Ewangelii Jana 3, od 5 do 16 właśnie. To jest to, co teraz omawiałem. Duży kawałek. Kawałek, ale on jest bardzo miły i bardzo budujący na to, że jest coś więcej przez to. Więc zobaczmy, to jest właśnie Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, od 5 do 16 wersetu mówi nam. Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodzi się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem: jakże to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, a i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebiańskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Amen. Amen. To jest ta pierwsza część tego, czym chciałem się z wami podzielić, ale mam jeszcze taką historyjkę. Trafiłem na nią w tym tygodniu i jest niesamowita. Opowiada o dziadku i wnuczku. A dotyczy to, co się dzieje, gdy obcujemy ze Słowem Bożym, gdy przebywamy z Bogiem, gdy czytamy Jego Słowo, które jest żywe. Co się wtedy w nas dzieje? Nawet gdy mamy kryzys i go naprawdę nie rozumiemy jeszcze, albo jest to początek naszej drogi, jest nam ciężko zrozumieć pewne historie, prawdziwe historie, które Bóg daje nam w swoim Słowie. Więc opowiem wam o tym króciutko i zobaczymy, jak to czasowo wygląda. Widzę, że dalszą część, ta historia zakończy moje dzisiejsze rozważania. Ale okej, cieszę się, bo naprawdę jest sporo i wolę przygotować to. Więc kochani, żeby nie przedłużać, to króciutko podzielę się tą historią. Ta historia dotyczy dziadka i wnuczka. Dziadek siedział w domu przy piecu i podkładał do niego węgiel. I przyszedł wnuczek i patrzy, co robi dziadek. I dziadek mówi do niego, żeby... I to jest historia właśnie opowiadająca nam o tym, co się dzieje, gdy my chcemy właśnie czytać Biblię, a jej nie rozumiemy, nie? I co się dzieje wtedy? I dziadek mówi do niego: słuchaj, to weź sobie ten kosz, który tu stoi po węglu i przynieś mi wody z jeziora. No i wnuczek bierze ten kosz brudny z węgla taki i leci po tą wodę, nie? Leci, zaczerpuje w jeziorze, leci do domu, patrzy, no nie ma nic, nie? Mówi do dziadka: widzisz, nie ma tej wody. Dziadek mówi: musisz szybciej biec. Jeszcze raz. Wnuczek znowu poleciał, zaczerpnął z tym koszem na węgiel, przylatuje, znowu nie ma, nie?
Dziadek mówi, słuchaj, musisz jeszcze raz lecieć i bardzo szybko to zrób. Cały czas. I tak powtórzył kilka razy to. W końcu się wnuczek poddał i pyta się tego dziadka, nie? Czyniósł ten koszt, nie ma tej wody, nie ma tego nic. I w końcu mówi, i dziadek mówi do wnuczka, że ta Togomia, mówi, ja nie rozumiem tego, dlaczego tak jest. Chcę ci nanieść wody i nie da rady jej przynieść w tym koszu. Myślę, że kojarzycie sobie, jak wygląda kosz na węgiel. Jedno, stary, ja od razu go widziałem, jak jest, jak był wiklinowy, tu ma uszy, ale ma wszędzie dziury i jest cały czarny, nie? Nawet na zewnątrz ten węgiel ubrudził ten kosz, nie? I ten latał kilkanaście razy, żeby przynieść dziadkowi tą wodę, nie? A dziadek podkładał sobie do pieca ten węgiel i czekał spokojnie na wnuczka. Wnuczek wykonał kilka takich akcji i nic z tego nie powiedział. Nie rozumiem tego, nie? Dlaczego tak jest? I wtedy krótko dziadek odpowiedział, mówi, dziecko, tak właśnie się dzieje, kiedy czytasz Biblię, nie rozumiesz wszystkiego i nie zawsze będziesz pamiętać to, co przeczytasz. Ale gdy będziesz ją czytać, a ona przemieni cię od wewnątrz. Czyli co się dzieje? Mamy kosz, który jest brudny. I to noszenie wody, czyli zaglądanie, jest to pragnienie, jest nasza desperacja, kiedy sięgamy po Pismo Święte. Kosz jest brudny z zewnątrz, wewnątrz. I z zewnątrz pewnie też, czasem gdzieś ten węgiel ubrudzony, nawet te uszy. Ale wnuczek szarpał, wkładał go do wody. Więc co czytamy dalej? Że właśnie, a gdy będziemy ją czytać, a ona przemieni cię od wewnątrz, możemy czasem nie rozumieć. Nie rozumieć tego, co Bóg do nas mówi. Czy jest to stare przymierze, czy nowe? Całe Słowo Boże? Możemy go nie rozumieć. Ale właśnie dowiemy się, że Bóg w ten sposób działa w naszym życiu. Oczyszcza nasze wnętrze. Co zadziało się w tym koszu? Został oczyszczony wodą. Ten kosz, który był tak brudny i powoli kształtuje nas, abyśmy stawali się coraz bardziej do Niego podobni. Czyli w przysłowiowym tym koszu zanurzajmy się w tej wodzie. Dajmy się zanurzyć jako kosz w tej wodzie, aby Bóg mógł nas za każdym razem od wewnątrz przemieniać. Wiele razy słyszałem, że nie rozumiemy. Ja wiele razy też mam problem, muszę siąść do tego kilka razy, do tego samego, znowu ucina. Coś się działo z internetem, mamy na czerwono, nie wiem, czy nas było słychać, ale wierzę, że wszystko zostało przekazane, czyli krótko, jeśli było przerwane, to tylko przypomnę, to był kosz, który był brudny i kilkanaście razy zanurzany w wodzie. Czyli kilkanaście razy podchodzimy do Boga, otwieramy Jego Słowo, prosimy Go, aby z nami był, bo przez otwarcie tego Słowa On jest z nami. On chce się dzielić tym, co ma dla nas, chce nas przemieniać. On nas będzie przemieniał wewnętrznie, nawet jak dzisiaj tego nie rozumiemy. To za dziesiątym razem przyjdzie objawienie, przyjdzie przemiana, przyjdzie oczyszczenie, przyjdą łzy. Pozwólmy, aby Bóg to robi, aby przemieniał nas od wewnątrz. A co za tym idzie, będziemy mogli się coraz bardziej do Niego upodobnić. Amen, kochani. To jest pół godziny było moje, 20 minut z modlitwą, więc oddaję czas Grzegorzowi. A to, co mam przygotowane o miłości, charakterystyka miłości Boga do człowieka, przekażę wam następnym razem, czyli w środę. Czyli mamy znowu jakieś cięcia, widzę. Cały czas okej. To fajnie, słychać, jak się powtórzyłem, to przepraszam. Słychać, super, bo nam pokazuje, że przerywa. Mhm. To jakoś inaczej to jest. Słuchajcie, ja... Chciałbym się odnieść do tego fragmentu z Księgi Liczb, 24 rozdział. Jeżeli macie, zachęcam was, abyście otworzyli swoje Pisma Święte. Księga Liczb to jest czwarta księga. Niektórzy mają czwarta księga Mojżeszowa. Rozdział 24. I przeczytamy sobie tylko pierwszy werset. Ja pozwolę sobie już przeczytać, bo czas nas goni. Ponieważ Balaam przekonał się, że właściwe było w oczach Pana błogosławić Izraelowi, nie odszedł, jak zwykle, by szukać wieszczby, ale odwrócił się w stronę pustyni.
I gdy Baalam podniósł swe oczy, zobaczył Izraela rozłożonego obozem według plemion. Wtedy duch Boga nim owładnął, podejmując swoją pięść, powiedział. To jest 1:2. Księga Liczb 1:2. Chciałbym najpierw przytoczyć tą sytuację, w jakiej znajdował się Bala i dlaczego on tam wylądował. Księga Liczb 24. Mhm. A 1:2, okej. Okay. Tu, 1:2. Tu nie wiedziałem, który w tym. 1:2. I chciałbym wam powiedzieć o tej sytuacji. Izraelici chodzili po pustyni, zatrzymali się koło ziemi Moabu, koło króla Balaka. On był przestraszony tym, że tak potężny lud zbliżył się do jego ziem, nie wiedział, co się z nim stanie, wiedział, co się wydarzyło wcześniej, że pokonali potężne ludy i stanęli obozem obok niego. Zastraszony, jest napisane, że cały Moab się bał. Cały Moab się bał. Nie tylko Moab, ale i też różne inne miasta przybrzeżne. I on w tym strachu wysłał poselstwo do Balaama, do proroka, ale to był pogoński prorok, który nie wierzył w Boga Jahwe. Widzimy tutaj w tej sytuacji też jest oślica, która 3 razy zmieniała drogę, na której stawał anioł pański, posłaniec, jak wcześniej mówiłem, posłaniec stawał na drodze i Balaam tego nie widział, ale nie oślica jest tutaj dzisiaj bohaterem tej całej akcji. Chociaż jest bardzo ważna, bo pokazała, bo przemówiła też do Balaama. Ale ważne jest to, a chcę wam pokazać, jaki Bóg jest cudowny i nie patrzy na to w naszych ludzkich myśleniach. Na kogo chce, kogo napełnić chce Duchem Świętym, przez kogo chce mówić, co chce do nas mówić i jak chce do nas mówić. Dlatego tu widzimy Balaama, który przychodzi do króla Balaka i ten chce, aby on złorzeczył Izraelitom. Widzę, że znowu coś ciachło. Dobrze. Tak więc Bóg, Duch Święty zna plan, jaki jest do wykonania i co jest jeszcze do zrobienia, by w niebie było nieustanne uwielbienie. On jest skupiony na każdym z nas, ale jednocześnie na wszystkich, bo plan ma wspólny jeden cel, aby cały świat poznał Jego jako Boga. Bóg, Duch Święty, On nie jest duchem milczącym. On nieustannie mówi. Szukamy Ducha Świętego, my najczęściej szukamy Ducha Świętego w Nowym Przymierzu. Po śmierci Chrystusa, bo wiemy, że Duch Święty został wylany. Ale Duch Święty jest od początku, od pierwszej księgi do ostatniej. Co niedzielę na mszy wypowiadamy słowa, kiedy wypowiadamy skład apostolski. Mówił przez proroków. Stało się dla nas takie osłuchane, już mechanicznie to mówimy, ale nie zwracamy na to tak za bardzo uwagi. Ale Duch w Credo jest opisany, że jest, że chce z nami być w nieustannej komunii, bo ruach, tak jak wcześniej mówiłem, ma pierwiastek żeński, a kobieta nieustannie mówi. My mężowie wiemy o tym. Dlatego Duch Święty cały czas chce mówić, nie? I Ewangelia głoszona, tutaj można zobaczyć, czym jest Ewangelia. W tym momencie widzimy, że prorok, pogan, jest tu w tym fragmencie bardzo widoczny i widzimy, że zaczyna totalnie, że on może mówić do nas w sposób totalnie nie do zaakceptowania. Ale wiemy, że kiedy czytamy ten tekst, w większości osób, które czytają tekst księgi, rodzi się myśl, że przecież Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i nie ma tu nic dla nas dziwnego, tak? Ale spójrzmy na tę sytuację ze strony innej. Bóg posyła do nas osobę, która nie wierzy w Niego. Postawcie się teraz sami w tej sytuacji. Bóg posyła do ciebie osobę, która nie wierzy i ona zaczyna ci błogosławić. Czy tak naprawdę jest łatwo ci w to wszystko uwierzyć? Czy tak naprawdę przyjmujesz te treści, które ta osoba do ciebie mówi? Kiedyś Sebastian sam opowiadał o tej sytuacji. Słuchaj, nie wiem dlaczego otworzyłem gazetę, mam ci to powiedzieć.
I było powiedziane: czy na pewno jesteś w stanie za każdym razem uwierzyć w te każde słowo, w której osobie najczęściej widzisz grzech? Że do niej przez ciebie mówi Duch Święty. To zmienia spojrzenie. Słuchajcie, ignorując takie słowa, które nie przychodzą do was w taki sposób, w jaki wy oczekujecie, okazuje tylko jedno. Nie znamy Boga, którego drogi chcieliśmy przewidzieć, a Bożych dróg nie da się przewidzieć. Bo jest napisane w Piśmie Świętym, że Bóg mówi: moje drogi nie są waszymi drogami i moje myśli nie są waszymi myślami. I słuchajcie, to co dzisiaj czytamy w liczbie, w Księdze Liczb w 24 rozdziale, poszerza nasze spektrum myślenia. Bóg w ogóle nie boi się użyć pogańskiego proroka, by błogosławić swój lud. Bóg nie ma z tym problemu. Tutaj musimy popatrzeć na to, kim byli poganie. Wiecie, w tamtych czasach naprawdę to byli odczepieńcy dla narodu wybranego. Oni nie mogli nawet z nimi jakichkolwiek słów zamieniać, bo robili naprawdę potężne obrzydliwości. Potężne obrzydliwości. Możemy poczytać nawet w Starym Testamencie, gdzie kiedy naród wybrany odstępował od Boga Jahwe, poszli za innymi bogami, składali dzieci swoje w ofiarach, nierząd sakralny i wszystkie inne obrzydlistwa były w narodach pogańskich. A Bóg posyła proroka, poganina, i nie boi się go użyć do tego, aby błogosławić swój lud. Bóg właśnie takim prorokiem posługuje się, by pokazać, że jest przy swoim ludzie. Balaam prorokuje dla narodu, wypowiada słowa błogosławieństwa nad nim. Pamiętajmy, że on staje się osobą, że on nie staje się osobą nawróconą. Tu nigdzie nie jest napisane, że on stał się wyznawcą Boga Jahwe. A prorokuje z Ducha Bożego. Ducha. Jak przeczytałem wam, to zaraz będę też o tym mówił. Król Balak, i to też jest ważne, jest rozgniewany na Balaama, że nie robi tych rzeczy, do których on go chce zaprosił i chce mu zapłacić. Czyli wypowiadania klątw, wypowiadania złorzeczeństwa. Balaam wychwala Izraela w Liczb 23 od 7 do 10. Jakże mogłem przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogłem złorzeczyć, komu nie złorzeczy Pan? I on to mówi z Ducha Świętego. Mówi o Bożej opiece w Liczb 23-22. Przepowiada świetlaną przyszłość 23-24. Może warto ten fragment przytoczyć. Oto to podniesie się lud jak młode lwiątko, jak lew dumnie stąpać będzie. Pokazuje o potędze, jak lew. W Liczb 24:1-2, to co czytałem, widzimy, że Duch Boży ogarnia go. Kiedy on odwraca się w stronę Izraela, Duch wstępuje na niego. Jest napełniony Duchem Świętym. To jest ciekawe. Król Moabu chciał przeklinać, Balaam błogosławi naród wybrany. Odwrotna sytuacja. Dokładnie. Się dzieje. Nie? Czyli... Kto by pomyślał, że później, zobaczcie, to jest też ważne, król Moabu, i kto by pomyślał, że w tym wszystkim też jest, w późniejszych latach możemy odnaleźć Moabitkę Rut, która będzie w rodowodzie Jezusa. Czytamy to w Mateusza 1:5-6. Przepraszam, zacytuję. Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Możemy tu zauważyć, zobaczcie, Bóg jest Bogiem narodów. To już jest prorocze spojrzenie naprzód. Najpierw idzie do Moabu, korzysta Bóg z pogańskiego proroka i później Rut staje, Moabitka, która nie jest z narodu wybranego, staje w rodowodzie Jezusa. To jest niesamowita miłość Boża i opieka nad wszystkimi. Pokażony, jak jest szeroko, że nie zatrzymuje się, nie patrzy na człowieka, po prostu nie ma, tak. Nie ma żadnych granic w tym, nie? Balaam prorokuje prawdziwie. On nie mówi ładnie złożonych słów, by komuś się podobać. Przez jego usta wychodzą słowa Pana. Duch Święty, i to jest potęga Ducha Świętego, Duch Święty widzi, jaki jest plan, jaki Bóg przygotował plan. Tylko On może jego ogłosić.
jest to jasne, że Bóg nie tylko ma marzenia, ale bardziej w jego sercu jest to, aby te marzenia stały się rzeczywistością. Dlatego są wypowiadane słowa. Duch chce, by to, co nosi Bóg w swoim sercu, stało się ciałem. Czyli czymś, co będziemy mogli doświadczyć własnymi oczyma. Do tego jest potrzebne, aby nasze oddanie woli Boga trzeba by wypowiadać na głos, co jest w sercu Boga, by myśli, które pojawiają się w naszych głowach, stały się słowem. Aby nasze myśli, kiedy się modlimy nad kimś, stawały się słowem. Wypowiadać to na głos. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zwróćmy też uwagę na to, jak ważną rolę odgrywały wypowiadane słowa w kulcie semickim tamtych czasów. To było mega ważne. Jaką miały moc. Jak mocno oni w to wierzyli. Widzimy króla Moabu, który wzywa Balaama po to, żeby złorzeczył Izraelowi. On wie, jaką mają moc wypowiadane słowa. Wcześniej możemy przeczytać w 22 rozdziale, kiedy posyła po niego. Jest napisane, że on wie, król Moabu, on wie, że kiedy Balaam komuś błogosławi, ten doświadcza błogosławieństwa. Kiedy on komuś złorzeczy, on doświadcza do złorzeczeństwa. Pismo Święte pokazuje nam, jaką bronią dla nas jest słowo. Nie da się zauważyć, że w dzisiejszych czasach nie zwracamy na to już większej uwagi, jakie słowa wypowiadamy. Nie myślimy, wypowiadając słowa, które wypowiadamy, nie są tylko słowami. One już stają się rzeczywistością. Nawet dzisiaj przy obiedzie, nie? Byliśmy, przygotowaliśmy się do tego i Grzegorza mocno coś dotknęło, bo się coś mnie zapytał, a ja to wypowiedziałem, mówi: o, dał mi sygnał na to, żebym naprawdę uważał czasem, co mówię nad swoim życiem, albo do swojego życia, nie? Że czasem, dokładnie. Ale łapiemy się na tym, po prostu trzeba się tego uczyć, nie? Trzeba pozwalać Bogu posłuchać tego, co On do nas ma, co chce nam przekazać w tym wszystkim. Wiemy też, w Ewangelii jest napisane, to są słowa Jezusa, że słowa albo dają życie, albo śmierć. I wróćmy teraz do samego początku, kiedy zaczynaliśmy ten cykl dzielenia się słowem. Znaczenie hebrajskiego słowa dawar. W ich znaczeniu, te słowo to jest opinia, sprawa, rzecz, czyn, czyli słowo, które ma do wykonania jakąś pracę, zadanie lub jakąś misję. Ono pozostaje w ciągłym ruchu. Ono jest nieustannie w akcji. Jak czytamy, Bóg rzekł słowo i nastała jasność. To słowo ma moc. I o tym my powinniśmy pamiętać, że mamy Ducha Świętego, jakie słowa są wypowiadane z naszych ust. Zwróćmy też uwagę na to, jaka jest postawa Ducha Świętego wobec nas. Jesteśmy grzeszni. No, taka jest nasza natura. Często upadamy w swoich słabościach. A Bóg patrzy na nas jak na Izraela. Słuchajcie, 23-21. Warto też jest ten fragment przytoczyć. Księga Liczb, przepraszam. 23 rozdział, 21 werset. Tak. Nie będzie utrudzenie w Jakubie. Nie doświadczy się znoju Izrael, bo Pan Bóg jest z nim. W Tysiąclatce jest lepiej napisane. 23-21. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę złości. Amen. Stop. Zobaczcie. Sprzeczali się. W 22 rozdziale psioczą i na Boga, gdzie zostają doświadczeni plagą węży, które ich kąsają. Nieustannie szemrali, byli przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, nieustannie. Jakie jest spojrzenie Boga na nich? Nie widzi w nich grzechu. To jest postawa właściwa, nie? Mówi, ja nie dostrzegam grzechu w Jakubie. To jest ważne. Czy Bóg nie dostrzega naszego grzechu? Mówiłem o tym ostatnio. Oczywiście, że tak. Ale to nie jest naszą tożsamością. Nasza tożsamość jest synostwo. Jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. Duch Święty wie, jaka jest moc słowa i nie mówi o naszych grzechach. Nasz Ojciec Niebieski nie wyciąga skandali naszego życia na światło dzienne. To nie jest Jego charakterem. Czy taki
jest paraklet, który nas broni. O tym też mówiłem ostatnio. On nas widzi jak nasze dzieci. Ostatnie dzielenie się słowem, to mówiłem właśnie o tym też. Że on widzi jak, jak dzieci, nie jak osoby, które są ubrudzone. Spójrzcie na Boga. Bóg nie widzi nas jak osoby, która papła się w błocie swoich grzechów. On tak na nas nie patrzy. Kiedy do Niego idziemy, tacy ubrudzeni, tacy śmierdzący od tych grzechów, nie widzi nas i nie mówi: idź się umyj i potem przyjdź do mnie. On robi to z tobą. Nie patrzy na ciebie jako na grzesznika. Bóg nie brzydzi się do ciebie przytulić. Bóg nie brzydzi się ciebie objąć w tym wszystkim, bo On to chce z tobą zrobić, abyś stał się czysty. On nie chce, byś patrzył na siebie w sposób grzeszny. On chce, byś patrzył w siebie w sposób, w który cię stworzył. Dlaczego mówimy dzisiaj ten temat? Chciałbym ci powiedzieć, że słowa mają moc. I to od ciebie zależy, czy przez napełnienie w Duchu Świętym, bo każdy z nas ma Ducha Świętego, będziesz mówić słowa błogosławieństwa nad sobą, nad domem, nad rodziną. To od ciebie zależy. To od ciebie też zależy, czy osoby, które znasz w swoim otoczeniu, będziesz wrażliwy na to, co oni mówią. Bo Duch Święty, który jest w tobie, będzie poruszał twoje serce. Czasami możesz nie chcieć się zgadzać z tym, co one mówią. Duch Święty, kiedy nas napomina, nas pobudza do nawrócenia. I to jest droga też rozeznawania. Bo spotkacie się w swoim życiu z osobami, które przyjadą do was i będą do was coś mówić, ale to wzbudzi was tylko i wyłącznie lęk, strach, obawy, utraty tożsamości. Wiedzcie, że to są słowa oskarżyciela. O tym mówiłem na ostatnim odcinku. Zachęcam te osoby, które nie oglądały, do obejrzenia. Duch Święty woła przez ciebie. Duch Święty woła do tego, abyś ty zrobił mu miejsce, aby mógł on przez ciebie błogosławić. Jest niezmiernie ważną rzeczą. Niezmiernie ważną rzeczą i istotną rzeczą. Abyś nieustannie błogosławił, bo błogosławieństwo jest ogłaszaniem Królestwa Bożego. Wszelkie narzekanie, wszelkie pomóż mi w słowach, najczęściej jest nasza smutna postawa, narzekanie na wszystko dookoła. A tylko się budzimy rano i już i narzekasz, jest koniec. Tu nie ma błogosławieństwa. Nadajesz tym słowom moc. I one cię wprowadzają w miejsce, w którym nie chciałbyś być. Słuchajcie, nieustannie pamiętajcie o tym. Jestem dzieckiem Boga, jestem księżniczką, jestem księciem. Na takie porównanie, dam Sebastianowi 500 euro. Wypaćkane w błocie. Czy one stracą jakąkolwiek swoją wartość? Nie. One będzie dalej 500 euro. One będzie tylko brudne. Ale da za chwilę będzie fioletowe i to takie ładne. Da się je wyczyścić. I tu chcę wam pokazać obrazowo. Wy jesteście dziećmi Królestwa Bożego. Jesteście dziećmi Królestwa Bożego. Nieważne, że dzisiaj upadłaś, nieważne, że dzisiaj upadłeś, ten, który cię kocha, nie wskaże na to, że ty jesteś grzesznikiem, tylko ci powie: zgrzeszyłeś, chodź, ja ci pomogę się z tego umyć, tylko przyjdź do mnie. On patrzy na ciebie, kiedy ty wybiegasz do niego, to jest tylko ten krok, wybiegasz do niego, to on przychodzi do ciebie. I w tym jest Duch Święty ukryty. On wskazuje ci drogę do wyjścia. Duch Święty woła w tobie. Duch Święty zachęca cię do tego. Amen. Także nawet jeśli upadniecie, cokolwiek będzie powodem waszego upadku, nie przejmujcie się, po prostu wstańcie. Szukajcie dalej tożsamości swojej w Panie, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy zakorzenieni, jak i co jest naszą tożsamością w Ojcu. I nie wstawajmy rano z marsową miną, obrażeni na cały świat, gdy nawet jeszcze nie wiemy, co nas czeka dzisiejszego dnia, ale wstańmy i powiedzmy: Panie Jezu, jeśli mam dzisiaj Ciebie i z Tobą wychodzę dzisiaj do pracy, gdziekolwiek mam się przemieszczać, Ty idziesz ze mną, ja idę z Tobą,
to twój dzień zupełnie będzie inaczej wyglądał. Panie Jezu, jeśli mam Ciebie, to mam wszystko. Bo wszystko, jeśli mam z tego świata, nie mam Jezusa, nie mam nic. Bo pamiętajmy, że gdzie jest Jezus, tam jest nierozerwalność Trójcy Świętej. Oni są zawsze w komunii, zawsze, zawsze. Jeżeli jest jedna osoba, to są już Trójca z Tobą. Jesteś nie do pokonania, jesteś od rana przywdziany w królewskie szaty. Diabeł, kiedy Ciebie rano widzi, to powinien robić tak. Wstała, wstał. Dokładnie. Tak powinno to wyglądać. Nie pozwalać się okraść, bo Duch Święty woła w Tobie do tego. On Cię woła i zaprasza do tego. Wyciąga Cię do tego, abyś stając codziennie rano ogłaszała Królestwa Boże. W jaki sposób? Błogosławiąc. Jesteś w pracy? Posłuchajcie, to jest bardzo proste. Praca, szkoła, dom, dzieci, znajomi. W każdym momencie, kiedy na nich narzekamy, to jest napisane tu w Księdze Liczb, że ten, który złorzeczył, spełniało się to. Jeżeli my narzekamy na nich spada złorzeczeństwo nasze, to jak może nam się dziać dobrze? No jeżeli oni są w tym samym miejscu, to oni będą tylko dawać to, co wyszło z naszych ust. Czy my o tym mamy świadomość, czy nie? Dlatego ważne jest, aby z naszych ust wychodziły tylko i wyłącznie słowa błogosławieństwa, bo one do nas wrócą. Miałeś tego świadomość? Ale wiecie co? To diabeł ma trzymać gardę każdego ranka, gdy wstajemy. Nie my. Nie my nie musimy trzymać gardy, bo garda nasza to niebo. To jest Trójca, Duch Święty. Jak my na nich mówimy? Nie mówimy już anioły, tylko to są posłańcy. Posłańcy. Każdy z nas ma takiego...